Siemano, witam w kolejnym vlogu. Tak jak zapowiadałem, że żniwa będą różnorodne u Szoka, tak przyjechałem tutaj, bo dostałem cynk, że chłopaki presują. No i co? No i przyjechałem coś ponagrywać. Sprzęt do nagrywania jest po prostu genialny. Szkoda, że Borys nie ma czasu, żeby dronem dzisiaj polatać, bo akcja po prostu prima sort. Najlepsze jest to, że podjechałem Audicą, już widziałem tam pan z jednego z John Deere'a na CB, że niby Szoko przyjechał, bo byłem w kabinie, już u pana pojeździłem trochę, mówi, że kurde Szoko, poznałem Audicę, mówię, Szoko przyjechał, niemożliwe, chłopaki są ogólnie, bynajmniej ten pan z okolic, czy ogólnie z centrum bań, także pozdrawiamy banie całe, no. I to tam jeszcze mogę powiedzieć. No mówię, kurde, Szoko przyjechał, mówi, że nie wierzy, nie? Mówi, że a mówię, a co, oglądacie mnie? Taki medialny aż jestem, nie? A pan mówi, że tak, że ostatnio oglądał film, odcinek załadunek z jęczmienia, także jest trochę w plecy, ale nadrobi na pewno. Także jak widzicie, już Szoko jest rozpoznawany wszędzie. Także no, zasięgi są spore. Aż nawet no, po prostu przekraczają moje możliwości, znaczy się moje wyobrażenia, jak zaczynałem nagrywać, że to aż do takiego stopnia zajdzie, ale fajnie jest, no, jest się z czego pośmiać, także wejdę jeszcze raz do kabiny. Pan powiedział, że nie chce być medialny, tylko powie żonie, że widział Szoko, a ja mówię, dawaj nagramy coś, a on mówi, że nie, a mówię, to nie uwierzą, a on mówi, uwierzą, no teraz vloga nagrywam, także będzie wszystko wiadomo. No i co, robota idzie, dwa zestawy, dwa John Deere nówki 7250R plus nowe presy Kuna i z maszyną do zbierania John Deere RK175. No naprawdę to petardycznie wygląda okiem Szoka, także... Lecimy z tematem, nie? I robimy vloga, filma. Byłem tutaj u jednego pana w kabinie, jak widzieliście. Wstydzi się nagrywać vloga. Także ogólnie porozmawiałem z nim i mówi, że po rotorze ciulowo się zbiera słomę, po klawiszu jest dużo lepiej, bo słoma jest dłuższa.
Także, no jak widzicie, opinia prosto od operatora. A teraz Szoko przyszedł i ocenia stan jakości zbicia kostki. No naprawdę jest, ogólnie słoma jest po kombajnach rotorowych dwóch. Tak więc no rotor i dodatkowa ilość noży w presie powoduje to, że po prostu ta kostka jest tak zbita, że masa jej graniczy praktycznie pół tony. Na komputerze pokazuje w presie około 490-500 kg, także no jest konkret, jeżeli chodzi o kostkę. No ale to musi być zbite, bo prawdopodobnie to chyba będzie jechało na Niemcy. Stąd też po prostu, żeby na tira jak najwięcej załadować ton tego materiału, czyli słomy. Idziemy znowu do kabiny i zobaczymy. No, także my wracamy do chałupy, fajnie się jeździ tym John Deere'em, kurde, jakby był tańszy, od razu kupuję go jutro. I taka poprawka, nie 7250R, tylko 6250R, ta nowa wersja John Deere'ów, no powiem wam, że bajka. Co odnośnie tam, nie chcieli chłopaki nagrywać, trochę się wstydzili. No to zrozumiałe jest, także mają ciężko te John Deere 250 koni, nie są kręcone, mają ciężko z tymi presami, naprawdę, gdzie jest tęga słoma to, a pan Grzesiu, ogólnie pozdrawiamy pana Grześka, pana Sebastiana i Davida, czyli pana Dawida, no także to są traktorzyści tego sprzętu, no jadą teraz na bazę, no i co, my też się żegnamy. Ogólnie co do presy, to presa waży 16 ton, ludzie, mówi, że pod górkę czuje John Deere tą presę, także, że powinny być trochę większe traktory do tej presy, no ale nic nie poradzi, nie poradzą na to, takie kupili sprzęty, firma takie zakupiła John Deere, no zobaczymy jak to będzie, mają po 120 godzin te szóstki nowe, także na bezstopniowej skrzyni, niby fajna skrzynia, ale niby
Jeżeli chodzi o bezstopniową skrzynię, bo jeden operator jeździł całe życie Fendem, to mówi, że nie ma takiej drugiej skrzyni na świecie jak skrzynia Fenda. Także dobrze jest posłuchać opinię ludzi, operatorów, którzy jeżdżą tym sprzętem, ale zadymili chłopy. Dobra. Ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że vloga się podobał. Niecodzienna akcja, także subskrybujcie kanał, dawajcie łapy w górę. No i co, pozdrawiamy całą ekipę od presowania. Pozdrawiamy jeszcze raz Grzesia, Sebastiana i Dawida. Trzymajcie się, chłopy. No i co, życzę wam bezawaryjnej pracy w tym sezonie.